Siemanko, siemanko, jestem Wartes, witam was w kolejnym odcinku z gry Shadow of War. Patrzcie, świetlisty władca, rozpoczynamy tą misję, gdyż, kurczę, to chyba będzie koniec gry. Albo po prostu... akt trzeci. Płomień i cień. Dobra, z tego co wiem, to są cztery akty, także... także niby mówię koniec, a tu niby połowa? Halo, co się dzieje? Zildora waits. We bring this war to them. We have conquered the forts of Mordor! But it is still not ours! Sauron's army advances, ready to butcher every last one of us! But we will not die under his rule! We do not serve the Dark Lord! We will sally forth on the battlefield and take this land for our own! You fight for Mordor! You fight for the Bright Lord! No, to pogadaliśmy i lecimy pokonać armię Saurona. Gdzie ty biegniesz, grubasie? I ty kolejny, halo. Co to ma być? Oszołomiony. Taki oszołomiony? To kose! Patrzcie, kolejny, który gada, a nie działa. O. Też sobie pogadałeś? Chyba ci się opadło, kolego, co? Jakże mi przykro. Jak on mnie uderzył z tą dzidą nienawiści? Co to za bombardowanie? Halo. Się pytam. Oj, masz przypał, kumpel. Było tyle gadać. Teraz cię... ostrzeliwują, co? Potrzebne elfie strzały. No patrz, tutaj leżą jakieś cztery. O, jakiś ty kozaczek, normalnie. Złamany. Przykro mi. Nie biorę ostatnich ludzi. Pach, pach! I żegnam. Jak czekałem na tą chwilę, nie? Knock me down, and my blood brother comes to take my place. After the revenge, of course. Dobra, mam cię gdzieś, gościu, gin. Proszę bardzo, miałeś rączkę, miałeś nóżkę, miałeś wszystko. Ale teraz nie masz. Porobiony. Daj miecz. Dobra, kolejne. To think about all the events that have led up to me and you facing down right now. Boggles the mind, doesn't it? It'll be the last thought you'll ever have. No spoko, najpierw musisz sobie tutaj przyjść. A sobie w międzyczasie, jak moi ludzie cię zabijają, pójdę sobie po cztery strzałki. Już złamany jesteś. Ale ty to lama jakaś, kurde, gościu. Proszę bardzo. I should have run when the battle turned. No cóż, no przypał. Widzisz, moi cię tak porobili teraz. Nawet nie wiesz, kiedy umarłeś. Żegnam, miło było. To sobie ładnie kozaczymy tutaj. O! Kolejni idą! Kurde, musiałem oberwać, co? Mogę komuś pyknąć? Nie mogę?
Nic nie mogę, oczywiście. Serio, śpiewak? Ja pitole. Co ty pierdzielisz, gościu? Masz, koń, nie ma takiego grania. Proszę bardzo. Witaj w kręciołku zadowolenia. Powiedz, jak ci się podobało pod koniec. Oczywiście, musiał też przerwać. Też chcesz się dołączyć do kręciołka nienawiści? No kurde. Patrz, jak go na kręciołka wziąłem normalnie. To jest najlepsza zabawa. Szkoda, że nie miałem wcześniej tego ulepszenia, bo naprawdę jest kozackie. Odporny na egzekucję, odporny na wbicie między żebra kosy. Już gin, gościu. My tu na Mordor lecimy, a wy... Znaczy, no jesteśmy borderzy. Ale wiecie, o co chodzi. Trafiłem. Teraz wścieczony. Opaj strzela do mnie. Ja ci postrzelam. Czemu on jest teraz wścieczony? Taki unikant z ciebie? Hamuj cię porobi, tak? I zapomnij, że to już, halo. Ja cię tutaj, kurde, na całego biorę. I ci kumpel nie pomoże, zapomnij. Bach. W sumie... Bitka między żebra. No. To już złamany. Ale sorry, to już jest twój koniec. Ciach. O nie, on jeszcze gada. No i żegnam. That slow motion. A, możemy w gałę pograć, ale fajnie. Śmieszny typ. Całą armię na nas rzucił. Poczekajcie, bo tam jest łuk, on może być dobry. O, wait, tu jeszcze jakieś strzały wiszą. A strzały naprawdę mi się teraz przydadzą. To tutaj. Dobra. I jesteśmy po pauzie. Także no, lecimy dalej. Patrzcie, ona prawie nie żyje. Sprzedacie jej jedną lutę i będzie leżała. Chodźcie, chodźcie, kurde. Chyba, że oni wolą czekać, albo kogoś wcięło i się zgliczowało coś, nie? Co wątpię? O, proszę. Mamy widnego! A ty kurde. Ciągle zapominam, że on musi atakować i wtedy go można tłuc. O ty. Kurde, on się nią nawet nie interesuje, jak ja tu jestem, nie? Jeszcze pokrzyczał. Co ty robisz? A ja myślałem, że go jeszcze mi się uda uderzyć. O, mało HP. O kurde, typie. Nope, nie mogłem przed tym uciec. Sorry, to tak nie działa. O, patrz, chciałem tu wbiec do niej. Okej. Coś tu się będzie działo? Zepsuł skubaniec. Dawaj z nim. Ile można się z nim bić? Kurde. Jak zwykle, gdy wchodzi opcja spacji, to nie działa.
Your journey has ended, Elf Lord. It is done. Proszę, zrób działa na niego. O! Zwykle ten musi truć. Truciciel jeden. O! O nie, znowu leży niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Wstawaj. Okej, okay, jeszcze mam szansę, okej. Okay. Przez chwilę było krwawiące. Wstawaj, gościu. Dawaj, 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 dawaj. Ja jestem. Ty, wszedł tutaj. Nie wierzę. Tepnął się pod osłonę. Toż to cheating. Ej, swoich biję. Nie mogę swoich bić. Ej, umrzyj. Już nie mogę więcej zginąć. Jest złamany. No, no przecież, kurde, dawaj, klikam, halo. Nie przeszkadzać mi. Dobra. Mam cię. You will serve me for all eternity. You are mine. I cannot allow this. Isildur, I release you! No! Find peace in death. He was not yours to release. And he was not yours to enslave. I did more than that. You broke Sauron's hold. You dominated him. And I will dominate Sauron. His armies will be mine. We are meant to destroy Sauron. Sauron cannot be destroyed. Celebrimbor is right. We fight and fight, but evil always returns. Talion, we can end this here. We must ensure order is restored to light, not darkness. Trade one Dark Lord for another.
This is not the end I have fought for! But you are not the only one fighting. No, he is not. This is not about your petty vengeance. Or mine. This is about restoring order to Mordor. To all of Middle-earth. The end you fought for. You are but a vessel, and there are others. The Lady Galadriel sent you here for a reason. Together, we can bring Sauron to his knees. We can finish what our people started so long ago. Sacrifices are not in vain. This is the only way. See the future you have wrought. A bright lord instead of a dark one. You pitiful man. I gave you sight and yet you still do not see. You showed me a fate I could not change. You are wrong. When you and Celebrimbor forged a new ring of power, I saw where your path ended. Locked in battle against Sauron at the top of Barad-dûr. And you won. Sauron was enslaved, and the Bright Lord rose in his place. The armies of Mordor marched forth under his banner, and Middle-earth fell under his heel. That is the future I fought against. The future you prevented. Because you saw Celebrimbor for what he was. No. Your war is not yet ended, Talion. Whether a bright lord or a dark lord rules Barad-dûr, the balance of power must be maintained, or all of Middle-earth will fall. Minas Morgul. Yes. From there, Mordor can be held back. How? The ring is gone. I asked you once, how much are you willing to sacrifice?
Open your eyes, Talion. Open your eyes. As long as I have breath in my body, my fate is my own. O w mordę, co tu się działo? Ale masakra, nie, po prostu. Wow, nie? Tyle rzeczy na jednej cutscence. To bym się nigdy nie spodziewał. No to ładnie, muszę przyznać. A to dalej trwa, jak widzimy, także oglądamy dalej. You must have rocks in your head. This is Minas Morgul, and you are one man. I am one. But we are many. O! Jeszcze dodatkowo mamy swoje takie armię. No, ciekawy ten pierścień, muszę przyznać. Dobra. Na dzień dobry. Nie, po prostu, co tu się odegrało? Brak mi słów. Dołącz do nas. To chyba dołączyłem, jak mam ten pierścień, co? No nie dołączyłem, bo sam kieruję swoim losem, co nie? Ale jak widać, mamy takie same moce jak oni teraz. To jest dobre, wskrzeszanie zmarłych. Te. Serio, takie fajne rzeczy. My robimy swoją armię tutaj. O, weź go zabij. Złamany. Jesteś złamany, także sorry. Ale mój nowy pierścień też potrafi coś robić ciekawego. Patrzcie, go mogę nawet zmienić. W dniu umarłego. To dobre jaja. Dobre rzeczy się tu dzieją. O, czekajcie, spróbuję go wskrzesić. O nie, przejmij. A, dobra. Okej, czyli my po prostu podbijamy fortec. Nawet nie patrzyłem, co tam jest napisane na górze, nie? Po prostu wczułem się, żeby działać. Zarąbiście. Przejmujemy to miejsce. Nie spodziewałem się, że w taki sposób to będziemy robili. Ale no cóż. Kurde, co za motyw. Już wiem, o co wam chodziło z tą zdradą. Że... kurde, że będzie gorzej. Okej. Jakoś sobie z tym poradzimy, co nie? Zamieniliśmy jeden pierścień na drugi. Ktoś chce mnie uderzyć? Tak? To jest ten. Stary gościu, ale żyjesz? Znaczy, nie żyjesz. Okej, i mamy punkt właśnie teraz. Proszę bardzo. Przejęte. No i punkt C przed nami. Kurde. Masakra w tym odcinku się dzieje. To dalej nie wierzę, co tu się odegrało. Teraz się tak zastanawiam, czy teraz będzie, tak powiem, trzeci władca. Jest Sauron.
Kiripiri Parapuru, tamten nasz ziomek, że tak go nazwę śmiesznie. Nie mogę się coś nauczyć jego nazwy. No i my. Ale was porobiłem. Nawet śmieszne to było. A z pasem mi weszła. O nie, nie chciałem na nim egzekucji. Chciałem egzekucję, jak jeszcze stałem przy tamtym, halo. Chyba sobie tutaj poroluję trochę. Dopóki mi ktoś nie przeszkodzi. Wiesz co, tak mi przeszkadzać. No i sobie nie poroluję z tym kolesiem, nie? Jak to będzie na stanie. Muszę go trochę pobić tutaj. Przejmij! Dobra. Ten punkt jest nasz. Swoją drogą, dlaczego mam elfie światło? Skoro jestem człowiekiem. Dobra, niech będzie, że to przez ten pierścień. Już się nie czepiam. Proszę bardzo, pokaram cię troszeczkę. Póki mogę. Ach, ogarnął w porę. Coś tutaj mu nie pasiło. Sobie mam na niego pewien sposób. Po prostu cały czas klikam prawy przycisk też. Tak on mnie atakuje, to automatycznie go, wiecie, kontruje. O, widzicie? Jest zarąbiste to jest. Sorry kumpel, ale z tobą się już żegnamy. Właśnie tak, ktoś chce się pobić? Oczywiście. Uj, patrzcie, jako ja wychodzę na dobitkę, a nie jako kurde tamten. Zarąbisty motyw. To jest przekozackie. No i dobra. Lecimy do górnego miasta. Jaka bariera, to już. Ej, faktycznie wcześniej nie mogliśmy tam wejść, no nie? Teraz tutaj normalnie. Okej. Lećmy wyjaśniać wszystkich. Teraz już wszystkich wyjaśniamy. Nie może boli, nie może nie. Wyjaśniando musi być. Ale on jest teraz kozakiem. Okej. Okay. Konaj czarnoksiężnika. Ale trzeba z tobą sobie poradzić jakoś, nie? Jakoś damy radę. Zawsze dajemy. Nie wiem po co to naładowałem, ale okej. Okay. A, nie spodziewałeś się, że to ja teraz będę tym od teleportacji, co? Nie gadaj razy dwa, bo wtedy cię nikt nie rozumie. Halo, gościu. Okej. O ty. Chyba się zrejdżował. No to trzymaj moją rączkę. Tak dla beki, ziomeczku. Co on tam rozkminia, halo? Join us.
No dobra propozycja, patrząc na to, że wszyscy mnie zdradzają dookoła. Ale to tak... No nie wypada, no. O, nie chciałem tu być. Dawaj, dawaj, dawaj z nim. O, tak, mi się podoba. To się nieźle bawimy tutaj. Ajajajajajajajaj. Ciach. Kiedy mogłeś mu wbić? Też się cieszę, że wam się to podoba. A nie ma. Patrzcie, on już ma bardzo mało życia. Dawaj, dawaj z nim, dawaj. Okej. Okay. Dawaj, 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 póki jest nieogarnięty. I mamy to. Venus Mortal is mine! No i typowo, co się stało? W pierwszej walce sobie uciekł, nie? Od nas. No, tu się dalej dzieje akcja. To nieźle. Kim my walczymy? Kto by się spodziewał? Sauron, wreszcie mogę ci dokopać. Po tylu latach, czy kurde w ogóle. Gadanie o Sauronie. Wreszcie będziesz, kurde, leżał. Może oczywiście, bo to jest pierwsza walka. Pamiętajcie, że tu jest system dwóch walk w tej grze. To nieźle. I have never felt such power. This is the power of the bright lord. On to sobie gada. The forces of darkness cannot harm me. Ale go wyjaśniamy. No, zacząłem mówić i nagle zaczął uniki tworzyć, nie? O ty. Czas na zbrojkę, mówisz? No i super, nie weszło mi. Jo, pierdziele.
Dawaj, 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 Saurona trzeba rozwalić. Coś tam mu życie zabieram, ale dużo to... To to nie jest. Wow. Skubaniec. Oho! Tego się nie spodziewałeś, co? Ostatnia strzała. Świetnie. Świetnie czy nie świetnie, nie wiem. Nie wiem co myśleć. Dawaj na niego, on już jest trupem, oho. Tak jak my. Sorry, ziomeczku. Tak lekko nie będzie. Co ty robisz? No strzelaj sobie, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Ale ta zbroja jest mocarna jego, nie? Masakra. Potrzebne elfie strzały. Są nawet jakieś. Okej. Chyba ci wjechałem. Dawaj. Aha, co jest? Złamany? Dobra, wyparł się. Co dalej? Dalej walczy. Kurde. A, coś mamy? Kurde, zaraz kolega elfik padnie nam tutaj. Dawaj, 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 dawaj. Historyczna chwila. Okej. Właśnie to mi się nie podobało, że Sauron tak po prostu by został przejęty, nie? Sauron and Celebrimbor became one. Locked in a prison of perpetual war. A flaming eye, casting its shadow over Mordor. Talion had retaken the city of Minas Morgul, but his war was far from over. His greatest battle would be fought against the shadow within himself and the tower to the east. To hold back the darkness. To save the world of men. I mamy akt czwarty, Wojny Cieni. Czyli cały akt pocisnęliśmy w jednym odcinku. Tak! To się robi. To powiem wam, że normalnie dzisiejszy odcinek to jeden wielki szok, co się dzieje. Naprawdę, jedna wielka sieka. Tutaj zdrada z jednej strony. Tutaj on chciał sobie Saurona przejąć. No, już mu się prawie udało, ale Sauron to przekozak był taki, że... No niestety kumplów... Bez mojej pomocy, no ci się nie udało, stali się jednością. My jesteśmy teraz mrocznym strażnikiem, a patrzcie, jednak go pokonaliśmy, a wyglądało tak, jak on by uciekł. Dobra, odblokowano nowe umiejętności, wskrzeszenie i upiór pierścienia. Nowe wyzwanie, doły Minas Morgul. No to już miałem.
Pośmiertne oddanie, aby odblokować, okej. Okay. Ulepszenie umiejętności wskrzeszenie. Nowy legendarny zestaw przedmiotów. Dobra, kraina cienia. Mina Smorgul i Fortece Mordoru należą do ciebie. Jednakże płonące oko nieustannie na ciebie spoziera. Gapi się ciągle! Władca Mordoru wysyła coraz potężniejsze orki, aby wspomagały oblężenie. Ulepszaj swoje fortece i podnoś poziom swoich popleczników lub zdominuj najeźdźców na wysokim poziomie i zwerbuj ich do swojej armii, aby ją umocnić. Utrzymuj Mordor w stanie nieustannego konfliktu, by zapewnić wolnym ludom Śródziemia czas niezbędny do przygotowania się do wojny o pierścień. Okej. Wojny Sieni, etap pierwszy. Dobra. 40 poziom. Wreszcie! Dobra, mamy i te masy, mamy inne rzeczy. Akt 4, czyli w tym akcie rozumiem, chodzi tylko i wyłącznie o... O co? Będę musiał rozkminić po prostu chyba... Wait, to wszystko trzeba ogarnąć. Armia. To oczywiście nic nie zmienimy, co nie? To znaczy cel mamy tu swoich? Mamy tu swoich. W dalszym ciągu armia... Armia nasza, którą zdobywaliśmy wcześniej, jest nasza. To tyle dobrze. Dobra, ja sobie tutaj porozkminiam, co tu jeszcze mogę robić. Wiem, że jest jeszcze jedno zakończenie, bo że w sumie to nie było zakończenie gry, tylko pewnego etapu, że tak powiem. I czeka nas jeszcze jedno zakończenie takie główne po tym akcie. W sumie wiadomo, no nie, to koniec gry nie był. Także ja tutaj sobie będę leciał z koksem. Zobaczymy, jak coś będzie, to będę nagrywał. Tymczasem dzięki wam za oglądanie tego przedługiego odcinka. Do następnego. Oczywiście dzięki za wszystkie łapeczki w górę, za komentarze. Na razie i cześć. Hej, hej.